Witamy Państwa. Kolejny odcinek. Tym razem będziemy starali się dociec, to są kolejne przemyślenia, wnioski, dociec prawdziwości nazwy. A więc tak, no to co my jak dotąd wiemy. Gran Tartaria, czyli obraźliwe określenie. Dobra. Niektórzy nie zgadzali się z tym, że Polonorum Imperium, że to Imperium jest i to jest złe słowo, a więc niewłaściwe. No tutaj się trochę czochrali na tym punkcie, robili tam swoistą, powiedzmy, argumentację. No a więc, no to dobra, jak nie to, to to. No ale ani jeden, ani drugi nie podał tego właściwego. Nie docieka, przynajmniej nie docieka. Jednym akurat dziwka wystarczy. Drugim się nie podoba Polonorum Imperium. Skronik w języku łacińskim też się nie podoba. No dobra, no to jakie są mniej więcej poszlaki, które by wskazywały na to właściwe? No i pytanie, dlaczego one jest takie, a nie inne? Dzisiejszy właśnie film będzie temu służył. Czy to tak, czy nie? Wcześniej mieliśmy takie określenie kart, nie? Mieliśmy kart, nie? No i teraz pytanie, czy to przypadkiem gdzieś się nie zapodziało w różnych źródłach, no tym można, teraz można powiedzieć historycznych, no bo 1904 rok, no to jest historia bliższa, ale jest jako taka, ale jest. A więc zobaczymy, gdzie się to zapodziało i dlaczego właśnie ta nazwa się tam zapodziała i jakie to ma inklinacje do dzisiaj. A ma. No i temu chcemy poświęcić czas, film, no i to co, Wiolu, jedziemy. Witam Państwa. No tutaj nieprzypadkowo mapę, którą widzicie, to jest ta Gran Tartaria, która zresztą nie obejmuje naszego kraju, ale tak jak już to się utarło, najlepiej jakby tej Polski nie było. Nie? Najlepiej jakby były tak, zabory dalej tego i tak dalej. Tak, bo w ogóle z tego, co można zauważyć na kartach historii, to dążyło się do tego, żeby właśnie tej Polski nie było, żeby ona była nie brana pod uwagę, żeby Polany nie byli brani pod uwagę i tak jakby nie istnieli. Bo tak było zawsze. My jesteśmy solą wokół tego głównego uzurpatora. Dlatego no i teraz się nie bierze pod uwagę, a najlepiej wytrzeć tą Polskę ze wszystkich kart i zrobić ją po prostu nieistniejącą. No i teraz właśnie powstaje pytanie, dlaczego właśnie to dążenie było tak silne ku temu, aby właśnie tą Polskę, tą nazwę jakoś zatrzeć, zmienić, skrzywić, czy jak to tam powiedzmy, wytrzeć tą prawdziwe nazwy, bo słuchajcie, prawdziwe nazwy zdradzają coś. No i do dzisiaj się postaramy dociec tego, co one zdradzają. Same nazwy, ale dociekniemy do nazwy i do znaczenia tej nazwy. Dobra. Tutaj jeszcze może w zasadzie nie o tę grafikę chodzi, nie o tę mapkę, a chodzi o tę, gdzie tutaj naszego kraju się praktycznie też nie bierze pod uwagę, tam, gdzie się powinno wziąć. Ponieważ podciągnięto nas pod kraje obręczy. Ale teraz sobie wrócimy. Nasi znajomi z Fałka, oni wynaleźli te mapy i w ogóle cała ta teoria. Jest to teoria Hartland. Pokaż na mapie. Tutaj. Tutaj ten długopisem. Ten zaznaczony teren. I ten obejmuje Polskę. Ten obejmuje Polskę. Tamten nie obejmuje, ale tamte są bardziej współczesne. Natomiast twórcą tej teorii Hartland z 1904 roku był niejaki Halford Mackinder. Później teorię Rimlandu, uwaga, bo to jest też bardzo ważne. Hartland, no to jak wiadomo,
każdy będzie wiedział, że to się nazywa ląd serce, czy teren serce. Parimland to jest, to są ląd, obręcz ląd, czy kraje obręczy. Pamiętacie Państwo, jak mówiliśmy niejednokrotnie w filmach poprzednich, że ci okupanci, uzurpatorzy działają na zasadzie właśnie takiej obręczy, że oni nas okrążają i spychali nas przez lata właśnie tutaj w to miejsce Euroazji. Przy czym dziś wiadomo, gdzie Polska się znajduje, bo tak naprawdę zawsze chodziło o Polskę. I o kogo? O genotyp Kardu, czyli tego, który mieszka w diamentowym pałacu. W centrum ziemi Pola. Twórcą Rimlandu był Spikeman i on jakby uzupełnił całą tą teorię. Ja nie będę Państwu tłumaczyć, na czym te teorie polegają, bo możecie sobie znaleźć to w Wikipedii. Teorią Heartlandu i Rimlandu posiłkował się Brzeziński, ten, który już nie żyje, w swojej książce Wielka Szachownica. I to też zachęcam do tego, żebyście się Państwo zapoznali, o czym to jest. Oczywiście tam o Polsce nie ma mowy, bo oczywiście się o Polsce nie wspomina. To jest jakby kraj w ogóle widmo. Natomiast co mnie skłoniło do tego, mnie i naszych znajomych na VK, czy tutaj nas, do tego, aby sądzić, że ta nazwa jest najbardziej prawdopodobną nazwą. Heartland. O co tutaj chodzi? Chodzi właśnie o nasz genotyp. Bo można by było wywnioskować, że tak naprawdę ten kraj, na który dzisiaj, pomijając Polskę oczywiście, mówi się Grand Tartaria, czy jak pisał Kadłubek w swoich opracowaniach, kronikach, Polonorium Imperia, ale można by było sądzić, że najbardziej prawdopodobną nazwą, i ja się ku temu skłaniam, można powiedzieć w 100%, a może w 99,9%, prawidłową nazwą jest Kard Lond. To są akurat właśnie jedyne mapy, które obejmują w Heartlandzie Polskę. Czyli ląd serce, tak? Serce ląd. Dobrze. Serce ląd. Dlaczego? Bo my jesteśmy genotypem tego serca ziemi. Kardu. Dlaczego ląd? Od land. Spójrzcie, pamiętacie, jak Wam mówiłam, że nam dorobiono ogonki i te wszystkie kreseczki, nie? Ląd. Jak odejmiemy tutaj ogonek, to mamy lad dal. Od końca przeczytane, spak. To jest słowo pierwotne. Lad dal. To lad dal, to słowo pierwotne, czyli lad dal, jest to jakby prawo od Ojca Niebocentrycznego. O tym kiedyś Państwu powiem, kiedy się przygotuję, ale jest to słowo pierwotne na pewno. I słowo lad dal oznacza jakby prawo naturalne. Natomiast tutaj proszę spójrzcie, Heartland nie obejmuje Polski i tutaj mamy ten Rimland, czyli kraje obręczy, które okrążają i... Ląd serce. Ląd serce, ale o co tu tak naprawdę też chodzi? Bo w tej chwili mówi się, że Heartlandem jest Euroazja. A jeśli się zapoznacie z teorią Heartlandu i Rimlandu, to dowiecie się, że... Chodzi tutaj o kwestie geopolityczne i przede wszystkim o zasoby. Tylko teraz powiedzcie mi, tutaj
to, co oni pokazują, że Heartland znajduje się w Euroazji, zauważcie, że tam zasoby już dawno się eksploatuje. Czy to jest złoto, czy to są diamenty, czy to jest ropa, czy to jest gaz. A co się dzieje tymczasem u nas? Czy u nas cokolwiek się eksploatuje? A my wiemy, Mariusz kiedyś robił film na ten temat, jakie my posiadamy zasoby, jakie posiadamy złoża. Może ty powiesz na ten temat coś? Tak, nasze złoża to są takie, które się ciągną od Morza Północno-Norweskiego po Zatokę Perską. Akurat w Polsce jest ta Kaniecka, gdzie tej ropy jest najwięcej. Ale jest cichosza, milczy się, morda w kubeł, jak to się mówi, na ten temat. No, nic specjalnie jest tego, a więc tutaj to są takie, można powiedzieć, czary mary. Nikt się nawet, no, mówią, że to się można, na Polsce tam niektórzy już trzymają łapę i tak dalej. No ale zwróćcie uwagę, że to jest taka ciekawostka, że nawet taki metal jak tytan, on jest bardzo potrzebny dla przemysłu lotniczo-kosmicznego. W Suwałkach właśnie Amerykanie próbowali tam, znaczy próbują nadal starać się wydobyć ten tytan, ale akurat tytan, czy tam inne jeszcze pierwiastki powodowały gigantyczne anomalie magnetyczne i one były zauważalne szczególnie w czasie II wojny światowej, i ponieważ eskadry niemieckich i radzieckich samolotów bojowych jak leciały właśnie nad tym regionem Suwałk, im wariowały przyrządy nawigacyjne. I to jest znana sprawa, no, ale to czym świadczy, dlaczego tam akurat wierci się i się kopie, szuka tego tytanu, albo stara się jakoś to eksploatację jakoś opłacalnie wydobyć ten tytan, no właśnie potrzebny jest. No i później nam wychodzą tutaj takie pytania, dlaczego jest tyle zagranicznych czołgów w Polsce, nie? Dlaczego trzeba to pilnować? Serce trzeba pilnować, bo wszyscy chodzą dookoła tego centrum, czyli my jesteśmy tym centrum, dookoła których właśnie wszyscy chodzą. Chociaż na tej mapie widzimy, że nas jakby wpięto do krajów obręczy. Tak? Krajów obręczy. Tutaj nas pięta, ale tak w rzeczywistości to my jesteśmy sercem i zaraz się dowiemy z kolejnych grafik, dlaczego my jest, skąd takie nagle określenie jest. No, a czy w ogóle zbierające się punkty, jeśli zrobimy te linie z najdalszych punktów Europy? Północ, południa, wschód, zachód. To zbiegają się właśnie w Polsce. Przecinają się w Polsce. Natomiast jeszcze chcę wspomnieć, że teraz o hegemonię, o przywódcę tego Rimlandu, to walczy nie kto inny jak Chiny. To zauważcie Państwo, stąd te różne jedwabne szlaki, czy tam jak to się nazywa i tak dalej, te wszystkie pierdoły, dzikie węże. I jak Ty to jeszcze mówisz? Rajskie ptaki. Rajskie ptaki, tak. I teraz uwaga, jeśli my jesteśmy w tym Rimlandzie, a jesteśmy nie w obrębie Heartlandu, to teraz uwaga. Co mamy? Zauważcie, Polska sercem Europy. No, kto to wpadł na pomysł, że takie coś zrobiono? Ktoś to wpadł na pomysł, co wszyscy są zorientowani jak zwykle? Wygląda na to, że niektórzy są. Proszę bardzo. To już jest bardziej znane, nie? To jest nie bardziej wiem, znane. Czy ludzie oglądają telewizję, czy nasi widzowie oglądają telewizję. Tak, dlaczego oni akurat takie określenie znaleźli? No, oni sobie tak nie znaleźli. To wszystko pamiętajcie, że coś się tak wrzuca na takie jakieś tam plakaty, to nie jest tak sobie, powiedzmy, że ktoś miał kaprys. To wszystko jest 100 razy przemyślane. Oczywiście, bo to ma wymiar duchowy. Jak zawsze, jak wszystko. To jest swoiste zaproszenie dla krajów obręczy. Tutaj o nic innego nie chodzi jak o właśnie Polskę. Dobra, materialne, duchowe. Ssanie i tak dalej. Ssanie na różnych poziomach. Na wszystkich poziomach. I tak naprawdę u nas w kraju jest najwięcej Polan, czyli genotypu ojca niebocentrycznego. Tego, który mieszka w kart pałacu.
I o to się o wszystko rozbija. Dlatego według nas najprawdopodobniejsza nazwa to jest kart ląd. No i co? Chyba wszystko na ten temat. A tutaj to już jest nieistotne. My zalinkujemy Państwu tutaj co nieco na temat właśnie twórcy teorii Heartlandu, bo tutaj oczywiście Polska jest w obrębie na tych mapach, gdzie naprawdę bardzo ciężko to znaleźć, bo ja szukałam i naprawdę bardzo ciężko znaleźć, wszędzie jest poza obrębem Heartlandu. No i chyba tyle, proszę Państwa. No to dobra. Dziękujemy za uwagę. Do następnego razu. Do następnego razu, może będzie o powodziach błotnych. No może. Do usłyszenia. Do usłyszenia.